Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o ciekawych aplikacjach przydatnych, których możecie używać z poziomu zegarka i które wydają mi się najbardziej przydatne i warto by je zainstalować na swoim zegarku, smartwatchu. Aktualnie właśnie w moim przypadku Gearze S3. No i słuchajcie, od czego bym zaczął? Pierwsza taka aplikacja dla osób zmotoryzowanych, myślę, że bardzo przydatna, a mianowicie Find My Car, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. Teraz musimy ją odnaleźć. Jest to świetna sprawa. Jesteście gdzieś w jakimś centrum handlowym, zostawiliście auto i później macie problem z trafieniem do niego lub też załóżmy jedziecie gdzieś na imprezę, musicie auto zostawić w nieznanym miejscu, rano chcecie po nie wrócić, a no wiadomo, różnie to bywa. Pamięć może szwankować. No i cóż, możecie jej użyć. Wybrać miejsce, w którym akurat znajdujecie się, zapisać te miejsce. No i się nie martwić, jeżeli chcecie później znaleźć auto, wchodzicie znowu do tej aplikacji i pokazuje Wam ono mniej więcej, gdzie na mapie znajduje się Wasz samochód oraz dodatkowo jaki dystans Was dzieli do Waszego auta, więc świetna rzecz jak dla mnie. Można z tego korzystać, myślę, że na co dzień, jeżeli się ma problemy z zapamiętaniem, gdzie się akurat zostawiło auto lub też duży parking jakiegoś centrum handlowego i w tym momencie no, zawsze się to przydaje. Kolejna rzecz związana też właśnie z transportem, a mianowicie, słuchajcie, jeżeli korzystacie z Ubera, możecie go zamawiać bezpośrednio z poziomu zegarka. No świetna rzecz. Wystarczy uruchomić tą aplikację, mieć uruchomiony oczywiście internet, GPS albo w samym zegarku lub też w telefonie, no i parę chwil i macie. Jest po prostu informacja, gdzie jesteście, możecie wybrać zamówienie, czy też Uber Pop, czy też Uber Select, w zależności od Waszego miasta. No i w moim przypadku za 8 minut mogę mieć transport w dowolne miejsce. Co jeszcze fajnego jest właśnie w przypadku Ubera? To, że nie tylko możecie korzystać z niego w ramach aplikacji, ale również możecie korzystać z niego jako, że tak powiem, widget. No i patrzcie, wystarczy go tylko odpalić. Szuka mojego Uberka. No i za chwilę 8 minut mam informację i mogę zamawiać. Świetna rzecz, przydatna. Polecam, naprawdę. Co dalej? No wiadomo, jesteśmy ludźmi na YouTube'a, youtuberami, osobami, które oglądają YouTube'a i różnych czasami rzeczy chcą się z niego dowiedzieć. Co ciekawe, możecie zrobić to też z poziomu zegarka. Nie ta aplikacja, nie chcemy, cofamy się. Możemy uruchomić sobie jakiś film z YouTube'a. Niestety nazywa się to Xenzhou. YouTube nie zrobił jeszcze własnej wersji na Tizena, ale możecie z poziomu YouTube'a, czyli YouTube'a oglądać na zegarku. Chwilę trwa uruchomienie tej aplikacji, jak dobrze widzicie. No i cóż, możemy coś wyszukać. No nie wiem, co my lubimy. Na przykład koty. Niech będą kotki. Co będzie w kotach? No i mamy jakiś pierwszy film. No i co ciekawe, to w ogóle nawet coś da się na tym oglądać. Zaraz zobaczycie to razem ze mną. Nie wiem, co to za filmik. Ale dobra, jest loading. Chwilę poczekamy. Akurat dzisiaj mam dziwny problem, bo net ja nie chcę działać w mojej okolicy. I niestety nie mogę nic zobaczyć, dlatego jadę tylko na moim własnym internecie z komórki. No, jeszcze może weźmy zakładkę edukację. Okej, zobaczymy co nam pokaże, czy to coś ciekawego tutaj będzie, czy też nic. Damy chwilę tej aplikacji. No, wyście mi na słowo, może nie będę was zanudzał i czekał. Naprawdę działa, udało mi się coś oglądać na tym. No cóż, bardzo trzeba być chyba zdesperowanym, żeby z tego skorzystać, ale można. Co dalej? Już pewnie przed chwilą uważni zauważyli coś ciekawego u mnie w widgetach, ale za chwilę zobaczycie co. Jest coś takiego jak widget App Launcher. Możecie sobie dodać, ja na razie go mam z tyłu, ale pewnie pójdzie gdzieś dalej, takiego widgeta. Szukacie właśnie widget App Launcher w sklepie Samsunga, no i cóż, możecie tylu polowego jakby widgeta sobie wrzucić, nie możecie dodać aplikacje, których chcielibyście korzystać często. Trochę jest to, bardzo wolno to działa, zresztą sami zobaczycie. No i wybieram jakąś aplikację, którą bym chciał sobie dodać, powiedzmy, czegoś, co jeszcze nie było. Powiedzmy latarkę. No, w moim przypadku GearWatch. No i dobra, jest dodana. Wracacie do tego. Super. Mamy. Jest dodana. No i możecie chyba, jeśli dobrze widzę, z 14 sztuk tego tutaj dodać i mieć szybkie skróty do tego, co używacie w zegarku. Fajna rzecz. Polecam. Niestety, jeśli dobrze pamiętam, nie jest to darmowe. Trzeba chyba z 3 zł albo 4 za to zapłacić, ale rzecz warta uwagi.
Co dalej? Działa nam nawigacja w tym zegarku, czyli możemy się nawigować. Co możemy, z czego najlepiej korzystać? Z nawigatora Here. Trzeba sobie go zainstalować. Też, jeżeli dobrze pamiętam, musimy też mieć tą aplikację w zegarku, w telefonie zainstalowaną. Nie wiem czemu, jakoś to musi współgrać razem. Ale możecie sobie wyznaczyć jakąś trasę, uruchomić tą opcję. Dobra, już wszystko się zgadza, znajduje mnie. No i powiedzmy, że sobie, gdzie to jest? Ulica Graniczna, no, poznaliście mój adres, ciekawie. No, i możecie sobie wybrać miejsce, gdzie, dokąd byśmy chcieli jechać. No, powiedzmy do Warszawy. Warszawa, no, bez adresu, już mi się nie chce nic wpisywać. Wysłuchuje mi, pobiera mi trasę. No i co mamy? No, jak widzicie, działa to. Można kliknąć tutaj i sobie się gdzieś udać. Myślę, że to ciekawa opcja. Co dalej z aplikacji, które ja bym Wam polecił zainstalować na zegarku swoim? Jak dla mnie, kolejna fajna rzecz, tak zwana aplikacja Total Spend. Myślę, że przydatna rzecz, jeżeli jesteśmy gdzieś na jakichś wakacjach. No, załóżmy, mamy limit 50 euro, chcemy wydać w Grecji na dzień bardzo mało, powiedzmy 100-150, załóżmy, no i możecie sobie za każdym razem. Na przykład, nie wiem, wydaliśmy 5 euro na coś. Na bro. Aha, 5 centów. Wydaliśmy 5. A, sorry, to trzeba by tu jeszcze jednostki sobie ustawić, bo nie. O, jest euro, dobra. No i powiedzmy, wydaliśmy 5 eurasów na browarka. Później do następnego razem wydaliśmy kolejną piątaczkę. No i coś mi nie chce łapać, ale dobra. Tutaj, dobra. 5 centów dodajemy. Możemy usunąć. A, na plusie. Czyli wydaliśmy 10. Świetnie, wydaliśmy 10 euro na coś, na jakieś żarełko. Później wydaliśmy 5 na browara. Zlicza nam. To i tak w kółko, i tak w kółko, i widzimy, o, w którym momencie musimy przestać, bo może nam się okazać, że nie starczy nam na kolejne dni na wakacje. Oczywiście to taka moja aluzja, ale można po prostu z tego w taki sposób korzystać. Myślę, że fajna aplikacja, przydatna, jeżeli jesteśmy dziś na wakacjach. Co dalej? Jeżeli jeździcie na rowerze, korzystacie z jakichś środków lokomocji, na przykład, które poruszacie samemu lub też nie, jest fajna aplikacja Speedometer, jeżeli dobrze pamiętam jej nazwę. Tak, dokładnie, tylko muszę do niej dojść, zaraz Wam ją odpalę. Za pomocą której możecie zmierzyć swoją aktualną prędkość, czyli sprawdzać, czy ktoś jedzie zgodnie z przepisami, lub też sprawdzić, jak sami szybko się poruszacie. Ja ją mam, bo w kolejnym, już przepraszam, ominęłem na pewno ją, zaraz gdzieś tutaj jest, dokładnie, czerwona. Pomiar prędkości, akceptujemy, no i możemy śledzić. Aktualnie no, nie poruszam się, to nie będziecie dowiedzieć żadnych wyników, ale macie jakby wgląd na prędkość, czyli jak jeździcie rowerem, fajna rzecz, możecie sprawdzić, jak szybko się poruszacie. No i myślę, ostatnia z rzeczy, według mnie, którą warto zainstalować na smartwatchu, na smartfonie, bądź czymkolwiek innym, jest to banalna rzecz. No może poza kalkulatorem, kalkulator też zawsze Wam się może przydać, ale jak dla mnie, no właśnie, Launcher Apps, widzicie jak to wygląda, to jest to co przed chwilą mówiłem. Najważniejsza rzecz podstawowa, która zawsze się przydaje, a mianowicie latarka. No w moim przypadku GearTrot. Zawsze, gdy brakuje Wam światła, możecie je sobie zrobić, czy to z zegarka, czy to ze smartfona. Przydatna rzecz. No i cóż, według mnie to jest wszystko, co ja używam z takich rzeczy must have, które przydadzą się Wam na smartwatchu. Jeżeli używacie jeszcze jakichś innych ciekawych aplikacji, które chcielibyście podzielić ze mną bądź z innymi osobami, które subskrybują mój kanał, napiszcie w komentarzach. Chętnie sprawdzę jeszcze coś innego. Jak dla mnie to na razie to, co pokazałem Wam, mi wystarcza do codziennego użytkowania tego zegarka. Może Wy macie inne pomysły. Chętnie się o nich dowiem. Jeśli Wam się podobało, oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i do usłyszenia w następnych moich filmach. Trzymajcie się. Hej!